Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur. Mam ciekawą informację. Słuchajcie, Michał wam mówi o bakterii Narinae. Myśmy z naszą wnuczką walczyli, było problemów naprawdę ogromna ilość. Dziecko mdlało, podejrzewali padaczkę, robili cuda, jeździli po lekarzach, po innych rzeczach, żeby tylko pomóc. Nagle poznaliśmy Michała, zaczęliśmy mu mówić, jaki jest problem z naszą wnuczką i Michał mówi, to najprawdopodobniej chodzi o system jelitowo-trawienny, czyli ten system, który odpowiada tak jak mózg. Jak popatrzycie, jak wygląda mózg, a popatrzycie, jak wygląda system jelitowy, one się prawie nie różnią. To są, no jeśli można nazwać system jelitowy organem, ale chyba tak, wobec powyższego one są podobne. No i Michał mówi, my pokonsultujemy i spróbujemy załatwić sprawę. Załatwili sprawę, ponieważ wnuczka dostała leki od Narinae z tą bakterią, oczywiście odpowiednio tam były one dostosowane. Mamy spokój, uspokoiło się wszystko. Dziewczyna oczywiście ma dietę odpowiednią, bo bez tego też nie można. I w tej chwili zawdzięczamy bakterii Narinae, że nasza wnuczka prosperuje normalnie, chodzi do elitarnego liceum, do Nysy, uczy się świetnie, wszystko jest ok. Michał, dziękuję Ci w imieniu Wagnerówki. Ja również dziękuję. Miło było to słyszeć, dziękuję ślicznie. Słuchajcie, to nie jest jakieś jedno cudo, to po prostu jest bakteria człowieka. Żebyście zrozumieli jedną rzecz. To, co ja Wam przedstawiam, możecie wierzyć, to, co różne osoby przedstawiają, możecie wierzyć, nie wierzyć, ale jeśli spojrzycie tylko na jedną sprawę, bakteria człowieka, to są dwie na świecie oficjalnie opisane. To jest bakteria E. coli Nisle 1917, o której dzisiaj nie będę wspominał, i to jest bakteria Narinae. Koniec, kropka. To są bakterie, które przyklejają się do jelita. I tak jak wszędzie jest opisywane, one mają adhezję do ścianek jelita, one powodują, że ta grubość w jelitach jest po prostu, się zwiększa, przez co jelita są szczelne, nie przepuszczają niestrawionych białek, niestrawionych elementów do naszego organizmu, przez co nie powstają wszelkiego rodzaju procesy zapalne i wątroba, żeby dalej to ciągnąć. Organizm, który, jelita, które przepuszczają niestrawione cząstki, one są toksyczne dla naszego organizmu. Bo to wszystkie toksyny powodują później alergie, stany alergiczne. To trafia na wątrobę, wątroba musi to przerobić, nie jest w stanie tego przerobić, bo tego jest coraz więcej, wątroba pracuje na wysokich obrotach. Doprowadzamy organizm do takiego stanu, że później pojawiają się bóle, różnego rodzaju poważne kłopoty. I to, co tutaj Robert Wagner powiedział. Słuchajcie, takich cudów jest naprawdę wiele, gdzie oni na początku spędzili całą drogę szpitalną, leczenia, ona była w szpitalu, badania, wszystko inne, gdzie ja mówiłem, słuchajcie, moim zdaniem ja bym nie szedł na te badania, tylko bym od razu zastosował, zobaczył, sprawdził, dał szansę. A wymęczyć się w szpitalu zawsze można. Zawsze macie na to czas. Zawsze. Ale wybrali tą drogę, że najpierw sprawdzali, nic nie pomogło, leczyli. Później dopiero zdecydowali się w ostateczności na tą bakterię. No i efekt jest jaki efekt. Tak jak widzicie, zadowolony Robert, zadowolona wnuczka, zadowolona córka i tak dalej. Także mnie to cieszy, że są takie osoby, które potrafią powiedzieć to głośno.
Ale dzisiaj wracam tutaj do tego, o czym zacząłem wam mówić na początku, słuchajcie. Czyli do tego, że ta bakteria właśnie wytwarza te substancje, czyli tą acidocynę, ale wytwarza w naszym organizmie też takie coś jak bakteriocyny. Ja wiem, że to są ciężkie słowa, bardzo ciężkie, ale te bakteriocyny są to cztery naturalne antybiotyki. Czegoś takiego nie robi żadna bakteria na świecie. A dlaczego? Bo wszystkie inne bakterie to są fermentami. One są fermentami. Fermentują daną żywność, dane pożywienie, daną substancję. Bakteria naryjna jest bakterią człowieka, która przykleja się do ścianek jelita. Inne tylko fermentują. Robią to, że to pożywienie jest bardziej dostępne dla nas. Dlatego to działanie tej bakterii skryto na 40 lat. Dlatego KGB chowało informacje o tym. Dlatego po 40 latach ta informacja wypłynęła dopiero w czasie Czarnobylu, jak się okazało się, że ta bakteria jest dodatkowo radioprotektorem, że ona usuwa promieniowanie. Zrobiono później doświadczenie oficjalne, które też jest opisane w jednej z prac naukowych, które tutaj doktor Witold Kowalewski tą książkę też współtworzył razem z doktorem Edwardem Dilanianem, który jutro zresztą będzie występował tutaj. Także to są rzeczy tak przebadane i tak sprawdzone, ta bakteria jest tak przebadana i tak sprawdzona na całej wschodniej części naszego globu, ale też na zachodniej, bo tych badań jest bardzo dużo, są w USA, we Francji. Tego jest bardzo dużo, chociaż ona tu nigdzie nie była sprzedawana nigdy. Ale badań naprawdę jest ogromna ilość. I teraz idąc do tego celu, do którego idziemy, słuchajcie, ta bakteria, to co robi, to najważniejsze to, że wytwarza właśnie te cząstki, które są bardzo silnymi cząstkami przeciwdrobnoustrojowymi. Co to znaczy? To znaczy, że one się nie boją. I to mamy potwierdzone we Wrocławiu w laboratorium Ecolabos. Nie boją się żadnego wirusa. I to mogę powiedzieć otwarcie. Nie boją się żadnej bakterii. I to też mamy potwierdzone w SGGW. Cała lista, to co tutaj przed Wagnerem zacząłem mówić, gronkowce, paciorkowce, klepsiella, pleumonias i tak dalej. Cała lista, salmonella, to wszystko zostało zniszczone najmniejszym stężeniem 2,5%. Ta pani doktor z tego SGGW, przepraszam, pani profesor uczelni całej, po tym badaniu ona powiedziała tak, nie wiem co to jest, ale tego nie można podać żadnemu zdrowemu, żadnemu osobnikowi, ani zwierzęciu, ani człowiekowi. Dlaczego? Bo to musi być tak chemiczna i tak straszna substancja, że ona w takim stężeniu potrafi załatwić wszystko po kolei jak leci, że to jest nienormalne i to nie może być podane człowiekowi. A to przyjmowane jest i podawane od 60 lat. Ponad 70. Nawet dla noworodków od pierwszego dnia życia. Jak to jest, słuchajcie, że taka siła jest właśnie od matki. To zdrowa matka, zdrowe jej drogi rodne przekazały to dziecku i każda kobieta, która ma zdrowe drogi rodne, przekazuje tą bakterię, jeśli oczywiście ją dostała od swojej matki, przekazuje dalej. Ta bakteria jest już sprawdzone, że występuje u kobiet, które mają zdrowe drogi rodne. Jednak z tymi zdrowymi jest dzisiaj często kłopot, bo wiecie ile jest detergentów, wiecie ile jest różnej chemii w podpaskach, ile Roundupu, ile... Przecież wiecie o tym, że 100% bawełny to jest Roundup. To jest Roundup Ready. To jest bawełna, która jest pryskana Roundupem. Dzisiaj już oficjalnie wyszły badania o tym, że wszystkie te sterylne niby opatrunki też są z Roundupem. Więc tak czy inaczej to wszystko te substancje dostają się do naszego organizmu i robią niszczenie naszych jelit, ale tak samo niszczenie dróg rodnych. Dlatego rozwiązaniem jest
podawanie tej bakterii z zewnątrz, podawanie jej w miarę regularnie, na każdy ma inne możliwości finansowe, ale podawanie przynajmniej kilka razy do roku, sobie zrobienie takiego sprzątania, czy to w pochwie, czy to w jelitach. Idąc dalej do tego, o czym chciałem wam powiedzieć, słuchajcie, powstał produkt, który zawiera samą tą cząstkę tylko i wyłącznie i służy do tego, aby w sprayu, w rozpylaczu, bo bardzo długo nas klienci o to prosili, że tak powiem, abyśmy stworzyli produkt, który będzie typowo na gardło i typowo do nosa. I powstał taki produkt, powstały takie dwa produkty, które właśnie są z tą acidocyną, wyizolowaną. Tam nie ma bakterii zupełnie, jest tylko ta silna substancja. Jeśli mamy cokolwiek w naszym, czy to nosie, czy to w naszej nosogardzieli, czy też w jamie ustnej, to coś zostanie zniszczone. A zaczyna się wszystko zawsze od góry i spływa do dołu później. Więc chodzi o to, żeby sobie stosować coś takiego jak profilaktykę, tą właśnie acidocyną, tą substancją, tym metabiotykiem tak zwanym, i sobie robić sprzątanie, czy to klimatyzację, czy to nawiewy, czy to, co jest wokół nas rozpuszczane, cokolwiek jest żywe, zostanie zniszczone najnormalniej w świecie. To robi właśnie ta bakteria i mogę wam tylko powiedzieć tyle. Powstały te dwa produkty. Ja je pokażę, nie chciałbym tutaj, żebyście patrzyli, że to jest jakiś marketing czy cokolwiek innego, tylko powstał produkt do gardła i do nosa w sprayu, żeby sobie zrobić takie sprzątanie. Jeśli ktoś wczyta się w te badania naukowe i w tą krótką książeczkę, tak jak powiedziałem, na którą potrzeba 30 minut poświęcić czasu, zobaczy, w czym jest ta siła, bo ta siła po prostu jest od człowieka, od natury. My pracujemy tylko na naturze i na produktach, które są z natury. Wystarczy. Także dziękuję bardzo. Zapraszamy do tego, do Narina. Tutaj pokazuję produkty jeszcze na chwileczkę. Zapraszam też widzów na kanał ATVB, żeby sobie przeczytać, żeby skorzystać z rabatów, które tam są, także tam jest kilka wywiadów, także kilka można sobie obejrzeć, więcej informacji. Nie chcę już wam powtarzać tego, co już było gdzieś wokół tego wszystkiego, tylko powiem tyle. To są produkty naprawdę mocno informacyjne. Ten produkt, wchodząc do naszego organizmu, podbija też naszą odporność. Tutaj mógłbym mówić wiele o tym, ale czasu nie mamy, także więcej nie będę kontynuował. Mam nadzieję, że... Może jutro jak znajdziemy. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dzięki Michałowi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Narinę. Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.